Rozgadałam się. Kończę. Haj, dzień dobry, no wchodzisz, otwierasz, a tutaj takie numery, dziękuję bardzo, no co mogę powiedzieć, kurczę, nie szalejcie, słuchajcie, bo to nie ma co, wszyscy ze spokojem, wszyscy się tu zmieszczą, ale tak szczerze to Boże, nigdy w życiu nie spodziewałam się, że ja, skromna osoba, przyciągnę, no nazwijmy to, że przyciągnę taką ilość ludzi, 14 000, Boże, to się w głowie nie mieści, nie zmieścilibyście się za Chiny Ludowe u mnie na podwórku. Dziękuję bardzo, naprawdę, bardzo dziękuję. Chłopaki, cześć, dzień dobry. O, jest poranna bitwa. O, widzicie? Jak go zaczepia? Normalnie jak go zaczepia? Bazyl, kopiesz dywanik? Kopiesz dywanik? Pogrzało kotki? No ja się wcale nie dziwię. Panią czasami też tak grzeje, tylko że pani nie kopie dywanika. Ojeju. Więc dobra, czekajcie, muszę sobie włączyć podgląd. Dzisiaj widzimy się z tego kąta kamery, bo moja druga kamera jest w sypialni i nie chce mi się po nią iść. Wiem, mam tak daleko, że normalnie jakbym miała 300 metrów do przejścia. I tutaj w moim podglądzie, w tym pilociku, który jest dołączony do zestawu, właśnie jest podgląd i widzę, jak ja pięknie i ładnie wyglądam. W ogóle w tym podglądzie, przynajmniej w pilociku, bo on ma takie troszeczkę kolory przekłamane, to jestem w ogóle taka czerwona, że ja pierdzielę. Więc dobra, witam się z Wami bardzo serdecznie, nie ma co przeżywać, bo to jest w ogóle najmniejszy szczegół. I co chciałam rzec, że moje włosy po wczorajszych tych odżywkach i w ogóle to wcale nie są jakieś takie... Nie podoba mi się to coś, co wczoraj używałam do włosów. Ja będę robiła sobie kawę. No i co do mojej diety, to muszę się pochwalić. Uwaga, chwalę się ja, że... Nie mogę wystartować. Że, słuchajcie, zostało mi jeszcze... Ja nie wiem, jak ja to mam trzymać. Może tak? A tu mi dytkami widać. Że zostało mi jeszcze 5 kilo i będzie 67, czyli tyle, co w tamtym roku. Eureka, a jeszcze mam niecałe 2 miesiące tam, no ale no 2 miesiące, bo tam 2 dni, no to się nie liczy. I wiecie co? A, już wiem, co chciałam pokazać. Chciałam pokazać taką rzecz, czekajcie, muszę sobie włączyć podgląd, bo nie widzę, co pokazuję. To jest krem z Alverde, z wersji różanej na noc. On jest taki dość tępy w rozsmarowywaniu. Oczywiście jest z drogerii DM i to są kosmetyki na bazie w ogóle wegańskie z naturalnymi składami. Jego zapach jest dość śmierdzący, taki specyficzny i można powiedzieć nieładny. Mnie on nie przeszkadza, więc jeżeli ktoś chciałby zakupić, to uważajcie. I tak jak mówię, on przez tą swoją naturalność, znaczy to nie chodzi o naturalność, ale jego konsystencja jest taka tępa. I tak Bozia pokarała, bo się bateria rozładowała i trzeba było ruszyć dupkę po drugi aparat. Nie mam pytania. A co do tego kremu, to jeszcze raz, wiecie co? Polecam go jak najbardziej, ma specyficzny zapach, ciężko się go rozciera i biorę go zawsze w 2 dłonie, wmasowuję i dopiero rozmasowuję tak, żeby się troszeczkę rozpuścił i na buzie. I on zostawia taką jakby matową troszeczkę buzię, ale on bardzo fajnie działa na nią, także nie wiem, jeżeli ktoś chce spróbować, to uważajcie na zapach, bo naprawdę śmierdoli francol. Do kosza. Śpicie. Bazyl leci, Superman. Znowu lecisz, będziesz lądował? O, a ty coś masz do powiedzenia? Aha, no dobrze. Ty ciągle mówisz. Ciągle coś musisz mówić. Jaki sen. Bazyl, ale masz nunę dużą. Ale ty masz nunę dużą. A Tom, jaką masz dużą nunę. No ładna nuna. Ładna nuna. Nuna ma ładne nunki. Też masz ładne. No. No tak. Uwaga, uwaga, to jest kombinezon z tamtego roku. Czy 2 lata? Nie, nie z tamtego roku. On ma chyba 2 lata, nie w tamtym roku. Tak, 2 lata. On tutaj ma kieszenie, to jest przesympatyczne. I to jest kombinezon z H&M. Tylko że właśnie jadę do Krawcowej, do pani Krawcowej, żeby mi coś tu zaradziła, bo mi się po prostu zamek zepsuł i nie działa. Więc niech mi go naprawi, bo jest przesympatyczny. I słuchajcie, nie wiem, czy wy zobaczycie, że ta zieleń, ona takie troszeczkę prześwity dostała, ale z takiej perspektywy i na żywo naprawdę tego nie widać. Więc w tym roku jeszcze na pewno pojedzie ze mną na wakacje. W tamtym roku też był ze mną na wakacjach, także nie wyobrażam sobie, żeby on ze mną nie jechał. Poza tym, co chcę powiedzieć, że dieta idzie pełną parą, także na pewno ze mną pojedzie, bo zamierzam jechać z taką wagą jak w tamtym roku, także jeszcze tylko 5 kilo. No Bazyl, a ty nie chudniesz? Bazyl jest obrażony, że jedziemy na wakacje, wiecie? Bazyl jest obrażony. Taka mina? Taka... O, ta zniewaga krwi wymaga, Bazyl. Dla wszystkich tych, którzy uwielbiają jeździć ze mną samochodem, proszę bardzo. A czekajcie, musiałam okna pozamykać, bo jest 23 dzisiaj, 25, ale tak znowu szału nie ma. Dobra, nieważne, nie o pogodzie, ale już jest dobrze, już jest lepiej. Już by dzisiaj na hamaku poleżał, ale ja nie mam czasu niestety. Takie życie. Jedziemy do Krawcowej zawieźć mój kombinezon, aby mi pani naprawiła mój ten... zameczek. Później planuję iść na spacer. W ogóle pomalowałam sobie paznokcie i jeden mam na czerwono, bo nie byłam zdecydowana, jaki kolor chcę, nie? No i w efekcie, bo chciałam zobaczyć, czy może ten czerwony, czy nie. Ostatnio mnie wkurza po prostu, wiecie co, bo jak miałam pomalowane w pracy, to codziennie musiałam zmywać, bo wyglądałam, wiecie, jak obskurna baba taka z zaniedbanymi paznokciami. No bo niestety przy mojej pracy, no nie mogę mieć zbyt pomalowanych paznokci, bo co chwilę coś odpryśnie i tak dalej. A tak jak wiecie, hybrydy niestety się nie trzymają. I słuchajcie, zrobiłam mały eksperyment i... ja w ogóle pod moimi paznokciami dzisiaj mam bazę semilaka, wiecie, utwardzoną w lampie, bazę, samiusieńką bazę. I zrobiłam to w ten sposób, że wiecie, bardzo cieniutkie skórki odtegowałam, wszystko, nie? W ogóle czemu ja tak ten... Zaraz coś tu zrobimy, nie? No i bardzo cieniutka warstwa, skórki odsunięte, wszystko cycuś glancuś i... włożyłam do tej mojej lampy i ja mam tą malutką ledową, nie? No i jak włożyłam, to słuchajcie, trzymałam rękę nie tak jak zawsze na dole, normalnie, tylko przyłożyłam tak wyżej. I normalnie czułam wreszcie efekt ściągnięcia, bo to powinno tak ściągnąć troszeczkę, nie? Takie uczucie powinno być. A u mnie nie było tego wcale, to zastygło, wszystko fajnie i słuchajcie, wreszcie poczułam efekt tego ściągnięcia. I chodzi o to, że moja lampa niestety jest za słaba. I muszę po prostu zakupić sobie nową lampę, bo ta jest za słabiutka. I jak wkładałam normalnie, to niestety nic z tego nie było. I wiecie co? Ja wiem, jestem głupia trochę, ale gdy poczułam ten efekt, no i tam trochę sobie pochodziłam w domu, to... O matko kochana, nie, proszę, nie lećcie na mnie! Nie lećcie na mnie, czekajcie. Bo tu panowie coś robią, nie wiem. Szambo pompują czy coś. Nie, udało się, bo dzisiaj was trochę bliżej postawiłam i chyba dlatego też tak latacie. Dobra, i co? No i straciłam wątek. A, no i jak pochodziłam sobie trochę w domu, to chciałam sobie zedrzeć tą bazę, zobaczyć, czy znowu tak fajnie płatami odchodzi. I nie dało się, słuchajcie, nie dało, bolało jak z kurczysem. No i poprawiłam tam ją znowu w lampie i... Także odkryłam chyba przyczynę tego, że moje że hybrydy nie chciały się u mnie trzymać, po prostu dlatego, że lampa jest za słaba. Także hip hip, hurra! Dobra, ja dojeżdżam już do pani Krawcowej, idę jej wręczyć mój kombinezon. Naprawdę, tak lubię ten kombinezon. Patrzyłam w ogóle na stronie H&M, bo one miały jeszcze inne kolory, nie pamiętam jak. Pamiętam tylko, że były jeszcze inne. Chciałabym taki czerwony, w ogóle mam fazę na czerwony jakoś, nie wiem o co mi chodzi. Na czerwony albo malowałam paznokcie na jasny, nie? No wiedziałam, że to się... Wiedziałam, no, wiedziałam. Wiem, i po raz 15 muszę wspomnieć, że nie mam przyssawki. Ale spoko loko, dojdziemy do tego. A, no i chodziło mi o ten kombinezon z H&M. To pamiętam, że 2 lata temu jak go kupowałam, to one były inne kolory i myślałam, że wiecie, czasami w H&M tak jest, że wraca coś po prostu, ale no niestety nie wróciło w tym roku, więc makarena. Także wchodzę do sklepu z jednym czerwonym paznokciem. Wywołam szał na wsi. Jak to możliwe, że ona weszła z czerwonym paznokciem i to jednym, nie dwoma, tylko jednym. Szoczek, nie? Dobra, kończymy. No haj! Jak widzicie, marsz po sadzie. Dzisiaj jest jednak ciepło. Myliłam się, bo od rana jak biegałam, to było tak sobie. Teraz jednak zrobił się skwar, czyli porno i duszno 3. Wiecie, o co chodzi, nie? No i tak sobie maszeruję, spaceruję. Odkryłam sobie łżem ramiona, aby mnie trochę promienie chwyciły. No i tak w ogóle, nie? No. Troszeczkę promieni słonecznych nie zaszkodzi. No i teraz wiecie co? Chciałabym... czytałam dzisiaj dokładnie jeszcze komentarze pod vlogiem, w którym mówiłam tam na temat tego, że... Jakby to wam powiedzieć w skrócie? Ptaszek! Co mnie tu straszysz? Pierunie jeden. Tam mowa była o tym, że pij mleko, nie pij mleka, jedz soję, nie jedz soi za dużo. I no w ogóle takie tego typu, wiecie, problemy dzisiejszego świata. Opalaj się, nie opalaj się, stosuj naturalne kremy, nie stosuj naturalnych, stosuj z tej firmy, nie, stosuj z tamtej firmy, chemiczne, niechemiczne, to i tamto. Czyli chodzi mi o to, że po prostu niektóre przykłady, które wy mi pisaliście, są po prostu tak szokujące, ale słuchajcie, ja też pracowałam w jednej firmie właśnie, znaczy w kilku miejscach takich jeszcze, no takich produkcjach i też wiele widziałam, wiele mnie przerażało i co najlepsze jest to, że pracowałam też w miejscu, w którym były produkowane rzeczy bio, eko i dietetyczne. I uwierzcie mi, że w tych ja nie będę teraz mówić, nie chcę o tym mówić zresztą, to było, minęło i tu nie chcę po prostu do tego wracać. I chodzi o to, że w tych składnikach, w tych rzeczach, które oni sprzedawali, to nie miało nic wspólnego, słuchajcie, z tym, że to było bio, eko i beztłuszczowe. Nic, kompletnie nic, naprawdę. A certyfikatów i wszystkiego innego było po prostu od groma. To było rozpowszechniane na cały świat. Ameryka, nie Ameryka, wszystko, wszędzie to jechało. Także uwierzcie mi, że w dzisiejszych czasach to, że ktoś ma certyfikaty i przeróżne tego typu rzeczy, nie oznacza, że naprawdę jest to wszystko bio i eko. Uwierzcie mi, naprawdę, bo ja też niejedno w życiu widziałam i to jest po prostu straszne. Czyli po prostu wniosek z tego taki, że w dzisiejszych czasach no trzeba zachować jakiś zdrowy rozsądek w tym wszystkim, prawda? No bo gdy tak będziemy to za bardzo przeżywać, to może w tę stronę? To kija, co trochę promienia chwycę. To kija, co z tego wyjdzie. Byśmy popadli w paranoję, panikę i no nie wiem co jeszcze, byśmy dostali na głowę. Czyli wniosek z tego taki, że nie moglibyśmy najlepiej nic jeść, nic pić, bo nawet w dzisiejszych czasach, słuchajcie, wychodzi na to, że coś mnie gryzie, wiecie? Ziemia jest skażona i pozostaje nam jedynie czerpać energię słoneczną, gdzie znowu są różne teorie. 20 lat temu mówili, że nie jest aż taka niebezpieczna, teraz że jest jeszcze bardziej niebezpieczna. Znowu za rok, za dwa dowiemy się, że a jednak opalajcie się, łapcie tę witaminę D3, także... W dzisiejszych czasach nawet nie możemy funkcjonować na energię słoneczną. Ale wiecie co? No tak podsumowując to wszystko, to jest po prostu przerażające, co się dzieje. Przerażające. Ale tak jak mówię, zachowajmy zdrowy rozsądek, nie przejmujmy się, a wszystko będzie git majonez. Dla wszystkich zainteresowanych, tak, wzięłam ze sobą torebkę, bo tutaj mam soczek marchwiowy do picia i również nie za bardzo też wierzę w to, że te soczki są bio, eko i wszystko jest w nich zdrowe i nie ma absolutnie żadnej chemii. No niestety, uwierzcie mi, że ten, kto pracował i widział wiele w swoim życiu, gdzie ludzie przedstawiają coś bio i eko, a to wcale takie nie jest, tylko to jest pic na wodę, i po prostu zasłaniają się ogromnymi pieniędzmi i potrafią wszystko zatuszować. No niestety, uwierzcie mi, że człowiek traci nadzieję we wszystko. I nie wierzę też w to również oczywiście, że nie ma firm szczerych i które nie oszukują, ale są takie, które ręce opadają. O, i dostałam SMS-ka. Drugi SMS, nie wiem czy słyszeliście. Przycupnęłam sobie na chwilę i tak mnie coś gryzie znowu, komary wstrętne, wstręciuchy, że nie wiem czy wysiedzimy i zaraz nie będę musiała wstać. Ale chcę powiedzieć o jednej kwestii jeszcze, bo pytaliście mnie czy będą vlogi z wakacji jak pojedziemy. I tam wywiązała się też dyskusja, że niech ona sobie da spokój z vlogami, przecież to jest urlop, niech ona odpoczywa i tak dalej. Dobra, okej, wszystko w normie, wszystko fajnie. Fakt faktem, że ja normalnie w życiu codziennym pracuję normalnie na etacie w sklepie, tak? I prowadzę kanał na YouTubie, czyli tak jakbym prowadziła dwa w jednym. Ale co chcę powiedzieć, że na przykład są ludzie i ludziska i jedni są leniwi, inni są bardziej aktywni i to, że ktoś jest aktywny teraz za kilka lat może być bardziej leniwy, a teraz może być leniwy, a nagle za kilka lat może być po prostu taki aktyw, że nic go nie przebije. I chcę do czego prowadzę moją rozmowę. Co do nagrywania tych vlogów właśnie w trakcie wakacji, to ja wam powiem jedno, słuchajcie. Niektórzy youtuberzy zajmują się tylko i wyłącznie tym, że nagrywają po prostu filmy, tak? I nadal są wyrzutki społeczeństwa, to znaczy nie obrażam nikogo oczywiście, którzy twierdzą, że YouTube to nie jest praca i na tym nie można zarabiać i że taki zawód powinien być zabroniony. No niestety, słuchajcie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Czego się w życiu dorobisz, to jest twoje, nikt ci tego nie zabierze. I to, że ktoś potrafi wybić się na YouTubie, no to świadczy tylko o nim, że jednak coś w nim jest, że może nie jest aż taki zły i tak dalej. No chodzi mi o to, że niektórzy jeszcze nie przyswajają po prostu myśli, że rzeczywiście YouTube to jest praca, no i niektórzy nie pracują i zajmują się tylko i wyłącznie nagrywaniem. Dobrze, okej. To też jest kwestia sporna, bo ludzie uważają, że to jest niesprawiedliwe, bo jeden pracuje w sklepie, wstaje o określonej godzinie, pracuje świątek, piątek, niedziela, pracuje na 3 zmiany, 4, po 12, 14 godzin, po 8, po 6, różnie tam cuda na kiju i są gorzkie żale. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach nie przewidzisz, jak ci się życie potoczy, gdzie wylądujesz i tak dalej. No to tak samo, słuchajcie, to, że ktoś nagrywa filmy na YouTubie i potrafi na tym, że tak powiem, wybić się i na tym zarabiać, to tak samo, nie wiem, ten, który pracuje, nie wiem, w jakiejś normalnej firmie i narzeka właśnie na te świątki, piątki, niedzielę i te 3 zmiany w tygodniu, że wstaje z kurami, kładzie się spać, nie wiem, również z kurami, to tak samo może mieć pretensje do prezydenta, czemu politycy tyle zarabiają, czemu lekarze tyle zarabiają i tak dalej. To YouTube jest tak samo, słuchajcie, jak każdym innym zawodem, który jest troszeczkę lepiej płatny. To nie jest tak, że wszyscy zarabiają nie wiadomo jakie kokosy, ale zarobić się na tym da, po prostu tyle w temacie. I teraz to jest jedna kwestia. Druga kwestia o tych vlogach właśnie z wakacji, to ja chcę powiedzieć tyle, że mnie na przykład nie męczy nagrywanie. Ja jakby to dobrze powiedzieć. Ja na przykład, nie wiem, pracując, ja mam 2 zmiany tylko, albo na 6, albo na 14. Nie mam nocek ani nic innego, ale mimo wszystko pracuję i słuchajcie, też muszę sobie zorganizować jakoś porządnie dzień, aby nagrać dla was film i aby te filmy pojawiały się codziennie. I słuchajcie, u mnie to jest tak, że czasami po prostu czuję zmęczenie, ale to nie jest zmęczenie związane z tym, że ja na przykład w ciągu dnia wyciągam kamerę i do was jeszcze gadam, bo muszę pogadać. Nie, tylko chcę do was pogadać, to jest ta różnica. I mnie nie męczy nagrywanie filmów, także ja nie wiem, ja mogę tak cały czas i na przykład mnie to nie męczy, a są tacy, którzy nie pracują normalnie tak jak ja, tylko na przykład nagrywają filmy i są zmęczeni. Ale wiecie co, mi się wydaje, że to jest takie może wypalenie materiału i też inna osobowość, nie wiem. Czasami masz pracę, którą lubisz, uwielbiasz, dobrze zarabiasz i tak dalej, ale to potrafi nas wprowadzić w monotonię i też nam potrafi się znudzić. Mimo że nie jesteśmy tym zmęczeni, bo uwierzcie mi, że takim nagrywaniem, jak się możesz zmęczyć? Wytłumaczcie mi, jak się można zmęczyć nagrywaniem. Bierzesz kamerę, mówisz, coś tam nagrywasz, czy nawet filmiki kulinarne, gdzie ja często, gęsto wam właśnie przyspieszenia robię jedzeniowe. To jest wszystko frajda. Tak samo jeżeli chodzi o montowanie filmów, to słuchajcie, ja uczę się sama tego, Mój mąż absolutnie nie potrafi też się tym wszystkim obsługiwać i czasami obydwaj siedzimy i dubiemy, jakby to można było coś jeszcze wykombinować w programie, żeby to inaczej zmienić. Oglądamy różne filmy z poradami w internecie na temat programów, jakby to można było zrobić. Także ja wszystko robię sama, wszystko edytuję sama i wszystko nagrywam sama i słuchajcie, ja nie czuję żadnego zmęczenia, tym się nie da zmęczyć, to jest coś, co, no nie wiem, jak tym się można zmęczyć. No uwierzcie mi, walnijcie mnie z 3 razy w potylicę, ale ja nie wiem, jak można zmęczyć się mówieniem do kamery. Bo, słuchajcie, no to jest tak, że w ciągu dnia rzeczywiście czasami filmik ma 20 minut. 20 minut z 24 godzin, gdzie na przykład ja śpię po 6-7 godzin dziennie i słuchajcie, to 20 minut, to zobaczcie, jaki to jest mały procent z całej doby naszej, gdzie mogłabym Wam nagrywać filmy cały czas, tak? Czyli no te, nie wiem, dajmy na to nawet z 15-16 godzin, a Wy widzicie tylko 20 minut. 20, no czasami 30, no przy dobrych lotach i 40 minut. Ale to jest tylko 40 minut. No to słuchajcie, wyciąć to z całego dnia, no to jest tak. Tu usiadła, pogadała 3 minuty, tam usiadła, pogadała 3 minuty, w domu poględziła 3 minuty, gdzieś tam poszła 3 minuty, już mamy 20 minut, nie no, pi razy drzwi, już mamy 20 minut, no i co w tym jest męczącego? Później na przykład trzeba wygospodarować sobie, nawet jeżeli nie wyedytuję filmu na bieżąco, gdzie ja jestem taką osobą zorganizowaną, że lubię mieć wszystko na bieżąco. I jeżeli znajdę od razu czas na wyedytowanie filmu, który nagrywam z dnia dzisiejszego, to zajmuje mi to, słuchajcie, 15-20 minut. Taka organizacja, no po prostu nie wiem, ja jestem samoukiem, uczę się szybko i ja nie mówię, że mi wszystko fenomenalnie wychodzi, ale staram się jak mogę. I to nie jest tak, że ja będę perfekcjonistką, być może kiedyś mi się to uda, ale no jak widzicie, każdy uczy się wolnymi kroczkami, także tak to wygląda. I co do vlogów, no to tak jak mówię, ja się nie męczę tym nagrywaniem i dla mnie to sprawia frajdę, bo to nie jest nic strasznego wyjąć kamerę, coś opowiedzieć, jeżeli coś Was znajdzie i tak dalej, i później wyłączyć, wyedytować. To nawet jeżeli, słuchajcie, by mi się nagromadziły filmy z 3 dni, gdzie muszę je wyedytować w programie na komputerze, to zajmuje mi to góra 40 minut, godzinę. No jeżeli już są takie wstawki te gotowaniowe, coś tam wiecie, gdzie Wam pokazuję szybko w przyspieszeniu jak co zrobić, no to nawet takie coś, gdy masz pomysł, gdy już nagrywasz, to wiesz jak to wyedytować w filmie, gdzie wyciąć, co wyciąć, jak chcesz, żeby to wyglądało. Także nie wiem, no dla mnie nagrywanie filmów nie jest absolutnie męczące. Ja mogę pracować, nagrywać filmy. Zorganizowana jestem w ten sposób, że no nie sprawia mi to żadnego problemu, więc dobra, bo ja w tej chwili, słuchajcie, siedzę i z Wami tutaj dyskutuję, zamiast sobie iść pochodzić, bo ja mam jeszcze 2 godziny zanim pójdę do pracy, więc pozwólcie, że skorzystam jeszcze z pleneru, ale mam jeszcze jeden temat, o którym chcę Wam powiedzieć, ale pochodzę sobie z 20 minut i dopiero się do Was odezwę, bo w innym przypadku to będę ględzić i ględzić, bo widzę, że mi się dzisiaj gadająca załączyła, więc dobra, idziemy. Ostatnia kwestia tematyczna to po prostu słońce, w którym teraz... Znaczy nie, to nie jest tak. To nie o słońcu. Ostatnia kwestia temat... Nie, przedostatnia, przepraszam. Przedostatni temat, jaki chcę Wam dzisiaj narzucić, to to, że pytaliście też mnie, dlaczego mojego męża nie ma we vlogach, że kiedyś był, tam się pojawiał na wakacjach i później nagle ucichło i tego. Dobra, i ja już też wiele razy tłumaczyłam, że nikt nie będzie obrażał mojego męża, jeżeli ktoś ma jakieś sapy i dychy do mnie, to niech to mówi do mnie, niech mnie obraża, a nikt nie będzie obrażał mojej rodziny. I tak jak powiedziałam, to, że jeżeli pojawia się jakiekolwiek gadanie na różne tematy, to wynika tylko i wyłącznie z win vlogerów, ze względu na to, że po prostu być może za dużo pokazują, tak jak powiedziałam, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Niektórych rzeczy niestety, nie powinno się po prostu pokazywać, żeby nie wzbudzać no jakichś tam niepotrzebnych emocji u niektórych. I wiecie co, ja wiem, że teraz panuje coś w tym stylu, że słychać tylko głos męża, tak? Znaczy męża, partnera, narzeczonego, nie wiem, kochanka, nie wiem, dziadka płci przeciwnej i go nie widać. Okej, dobra, mój mąż, jeżeli gdzieś się pojawi na vlogach, to nic się nie stanie i on widnieje na różnych vlogach. Mam nadzieję, że słychać, jeżeli jest taki wiatr, bo ta kamera w ogóle ma lipny mikrofon i troszeczkę czasami słabo słychać, ale miejmy nadzieję, że jest ok. I co jeszcze chcę powiedzieć? że jest taka moda właśnie na to, że nie widać partnera, a go słychać. No i tak jak powiedziałam, mój mąż już jest na przeróżnych vlogach, widać go i ja go nie ukrywam. I tak samo, no po prostu, jeżeli zdarzą się sytuacje, w których we vlogu go będzie widać, to ja nie będę się męczyć i wycinać, tylko po prostu on w tym vlogu sobie będzie. No i nic się nie stanie. I wiecie co? Jakiś czas temu trafiłam na vlogi takiej jednej dziewczyny i ona tam w jednym vlogu, wielki tytuł, wielki bonus na ileś tam tysięcy subskrypcji i wchodzę, zobaczę, mówię, co ona sobie tam wymyśliła. Mówię, może coś zgapię, wiecie, jak to w życiu jest, nie? I tam po prostu w tym vlogu był temat tego, że nie wiem, nie chcę też mówić na ile tysięcy, nieważne kto, i tam był temat, że na tyle i na tyle tysięcy pokaże swojego męża. No wow, no słuchajcie, jak ja to usłyszałam, to normalnie myślałam, że no nie wiem, no ze śmiechu to nie wiem, no się, znaczy nie ze śmiechu, no po prostu nawet im się śmiać nie chciało. Ja nie wiem, ta dziewczyna była tak kreatywna, taka fajna i tu nagle, nie wiem, wyskakuje, bo również zaczęła tak jak inni youtuberzy pokazywać tylko, znaczy pokazywać, we vlogach był tylko dźwięk jej męża, że nie było go widać, a tu nagle wielki bonus na ileś tysięcy, że ona wtedy pokaże swojego męża. No wow, no słuchajcie, eureka. Eureka, no ja pierdzielę, no rzeczywiście mąż jest wart tego, żeby go pokazać w internecie, wiecie, szczuć ludzi, pokażę go, jak będzie tyle i tyle subów, nie? No, ja pierdzielę. To ja powiem, że nie wiem, na 100 tysięcy zatańczę nago, no i co? Eureka? No eureka, no ludzie mają po prostu takie pomysły, wiecie co, no każdy prowadzi kanał jak uważa, ja też nie uważam, że jestem osobą idealną, również mam swoje wady, również czasami mam jakieś wpadki i również czasami mówię coś, co się niektórym ludziom nie podoba, no ale takie jest życie, tak to wszystko właśnie się kreuje, no ale nie rozumiem po prostu tego. Także tak jak powiedziałam, mój mąż na wakacjach oczywiście ze mną będzie, nie? I jeżeli będą vlogi kręcone, bo tu jest taka kwestia sporna, czy będą, czy nie, jeszcze zobaczymy, czy będą codziennie, czy po prostu zrobimy jeden vlog z całego wyjazdu. Nie wiem, jeszcze nie, to jest jeszcze 2 miesiące, słuchajcie, co ja tu będę dyskutować i debatować, jak jeszcze nic nie wiadomo. I tak jak mówię, jeżeli będą vlogi, to jeżeli mój mąż się tam pojawi, to również nic się takiego złego nie stanie i to nie jest tak, że ja go nie chcę pokazywać, tylko on po prostu nie chce brać udziału w tych filmach i to nie chodzi o tą modę, która występuje, tylko po prostu nie chce. No jak nie ma facet parcia na szkło, no to co? Będę go zaciągać i robić, i uszczęśliwiać go na siłę, jak on nie chce? No ja nie widzę takiego sensu. Jak ktoś czegoś nie chce, to niech tego nie robi. A teraz już będziecie mieli zakończenie mojego dzisiejszego vloga. Wzięło mnie na wiele przemyśleń, ale wiecie co? Ja zawsze jak przychodzę do sadu, to mi po prostu tak czacha dymi od burzy mózgów, że ja wtedy po prostu, nie wiem, mam 15 tematów na minutę i jakbym z kimś przyszła do sadu, to ja bym mogła dyskutować i dyskutować. Nie wiem, dlaczego tak mi się, wiecie, łono natury, powietrze, słońce, mózg pracuje, nie? O, znowu SMS. I chcę powiedzieć, że w najbliższych vlogach nie będzie nic na temat jedzenia, bo nagrywam w końcu foodbooka. To znaczy ja mam foodbooka nagranego już kilka minut, ale chcę jeszcze kilka minut dograć, więc wiecie, no foodbook polega na tym, że ja nagrywam Wam jedzenie, śniadania, obiady, kolacje, przekąski, wszystko to, co jem w ciągu dnia. Kichnę. Wow! Chyba jeszcze raz. Wow! Dziękuję bardzo. I dlatego nie będę pokazywała jedzenia we vlogach, no bo później zobaczycie to w jednym filmie foodbookowym. Myślę też o innej formie przedstawienia Wam foodbooka, tylko że tą pierwszą część, którą nagrałam tradycyjnie, tak jak zawsze, to ona się tak pojawi, a do tego będzie dograna inna forma przedstawienia Wam potraw. I myślę, że to też Wam się może spodobać, ale to jak będzie film, to dacie mi znać, czy Wam się podoba, czy nie. Więc tak, jeżeli macie jakiekolwiek... Jeżeli chcecie się wypowiedzieć w tych tematach, które dzisiaj usłyszeliście we vlogu, to bardzo chętnie zapraszam Was do dyskusji, podyskutujmy sobie. Jeżeli chcecie, to rozwincie tematy, te, które ja mówiłam, jak myślicie, co myślicie, czy inaczej, czy nie. No bo tak jak mówię, bardzo fajnie czasami, znaczy czasami, zawsze fajnie piszecie, ale fajnie jest podyskutować, więc dyskutujmy. Jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, to walić na dole w komentarzu, a ja się żegnam z Wami, widzimy się jutro, trzymajcie się, pa pa.